Tarzyna Uchwat, Jeździecki Klub Sportowy Pogórze. Przygotowują się Arjen, Esencja, Chantal i Magia. Magia będzie ostatnim koniem w tym konkursie, więc jeszcze tylko 5 przejazdów pozostało w dalszym ciągu. Na prowadzeniu jest zawodniczka Małgorzata Gablik z czasem 28,81. A startuje kolejna zawodniczka z bardzo dużym doświadczeniem. Tym razem na 4-letniej klaszy, która pierwszy raz w życiu jest na wyjazdowych zawodach. Pierwsze dwie przeszkody z dużym zapasem. I jedziemy dalej. Katarzyna Uchwat tydzień temu startowała w konkursie Grand Prix podczas zawodów w Janowie Lubelskim, gdzie zajęła wysokie 5. miejsce. A tutaj na klaszy Esencja, której jest właścicielką. Pięknie. I z dużym zapasem 6. Jeszcze tylko 2 przeszkody. I brawa, i mamy konia do rozgrywki. Tutaj może być dobry czas. Zawodniczka otrzymała sygnał i ma 45 sekund do rozpoczęcia rozgrywki. Przeszkody 1, 2, 3, 6 i 10. I zobaczymy, jaka taktyka tutaj będzie na 4-letniej klaszy. Na pewno szybko i bezbłędnie. Tego jest życzymy zawodniczce. I 1-0. I 2-0. I spokojnie na trójeczkę dookoła. Ale czy będzie krótko do 6? Będzie. I szybciutko do 6. I pięknie, i do 10 teraz, szybciutko, turędy, tędy, nie tędy, tak, lewo, prawo, w prawo, tak, i uwaga, czas. Stop, 31.